Chciałam Ci pogratulować po raz kolejny kolejnej świetnej edycji Hotelu Paradise i tak się zastanawiam, ponieważ projekt Lady, który jest prowadzony przez Małgorzatę Rozenek, także dołączył do programów emitowanych na TVN7. No i jak się z tym czujesz, że Twój program też tam jest? Super. Im więcej, tym raźniej. Zresztą zostałam właśnie zaproszona na plan projektu Lady. Będę miała szansę poznać te wyjątkowe, fajne, wspaniałe dziewczyny, które chcą coś zmienić w swoim życiu. Także spędzę z nimi dwa, mam nadzieję, fascynujące dni. Super. A widziałabyś na przykład Hotel Paradise, czy tak sobie wizualizujesz, bo podobno jak sobie coś wizualizujemy, to to się może spełnić na głównej antenie TVN-u? No pewnie. Pasowalibyście. O, myślę, że jak najbardziej. Myślisz, że mogłoby się to wydarzyć? Nie wiem, niezbadane są losy, jak to się mówi. Wiesz co, czy na siódemce, czy na TVN-ie, wydaje mi się, że też siódemka prężnie się rozwija i mam takie wrażenie, że ciut goni gdzieś tam tę główną stację, więc czy na siódemce, czy na głównej stacji na TVN-ie, tu i tu jest super.